Już jestem w drugim odcinku naszej serii od najbiedniejszego Zinksa do najbogatszego Zinksa. Właśnie jestem w domku i sobie przypalam jedzonko w piecyku. Właśnie z chabika sobie przypalam, a teraz idziemy poszukać kolegów. Ja tak w ogóle muszę w ogóle iść do szkoły, znaczy do pracy, więc ja już pójdę do pracy. No i tam szef zadał zlecenie chyba, czy tam mi chce dać pieniążki za to, że miałeś dobrą pracę, proszę, $50. Co? Okej, może być. Dobra, już wrócę do domu. Poczekajcie. Uj. Dobra, już jestem w domku. I teraz sobie poszukamy kolegów. Pójdę sobie gdzieś na miasto. O, jakoś pieniaty. Może się jej zapytam, czy chce być moim kolegą. Chcesz być moim kolegą pieniaty? Jeśli chcesz, żebym był twoim kolegą, to najpierw powiedz swoje imienie i nazwisko. Piłka, Bartak. Okej. Okay. Ja jestem pieniata, Łorczek. Nawet Parczek, Łorczek. Nawet podobno. Dobra. Jestem twoim kolegą, niech ci będzie. Idę tra la 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 z tobą. A gdzieś idziemy? Nie, nie idziemy na razie nigdzie. Ta piniata w ogóle się dziwnie nazywała piniata, bo to nie była piniata, więc to jest właśnie dziwna jedna rzecz. Ale ta piniata już poszła do domu, więc... Więc właśnie tutaj poszłam do swojego domku i ten... Bo nie zapłaciłem za oponę, więc muszę zapłacić mandat. Właśnie $25. $25, proszę, mandat. Dziękuję. A ty jesteś moim komendantem? Nie, jestem bratem jedynie twojego komendanta. Pa. Dobra, zapłaciłem mu, więc... To na razie wszystko. Nie kończę jeszcze odcinka, tylko to na razie wszystko w sensie z mandatu. I teraz sobie, a niech będzie, sobie coś kupię za 25 zł. Chodzę sobie. Tutaj fajny sklep jest, bo tutaj sobie można kupić robotę, ale to nie dla mnie. Patrzcie, jaki duży robot, jest do kupienia. To jest najnowszy model, ale jeszcze nie można go kupić. A on kosztuje tak naprawdę 1 000 000. Nie, on kosztuje. Proszę pana, ile on kosztuje? Ja jestem kitka zoom. Dobra, mów mi, proszę. On kosztuje 3 miliony. A, no to nie 1 milion. 3 miliony taki robot kosztuje. A jest tu do kupienia jakiś mini robot? Na przykład... Mini robot jest jakiś do kupienia? Jest taki ochronny mini robot, który tak wygląda. Ile kosztuje? 25. Dobra, no to kupuję. Nie, on kosztuje, pomyliło mi się, on kosztuje 100. Tylko taki kosztuje 25. Ale tak naprawdę on kosztuje 100. Bo jest właśnie taki minus. Dzisiaj tylko. Przez 3 godziny, a pan trafił akurat. Ale może pan poczekać, bo się kończy za dokładnie 10 sekund. Więc może pan poczekać. No ja sobie poczekam, pooglądam. To jest bardzo fajne, dobra. O, już mam, może kupić za 75. Dobra, no to kupuję. Zostało mi $25. Naprawdę mało mi zostało. $25 to jest mało, więc... Bo ja wtedy miałem... Bo ja wtedy miałem 125, więc ktoś zabrał 25, bo za mandat zapłaciłem, nie że ktoś, tylko właśnie za mandat zapłaciłem, a teraz zobaczymy, jak to cacko działa. Zobaczymy. Robocie ochronny zrób. A, najpierw trzeba go nazwać. No to ja go nazwę Piłka 82. Piłka 80. A tak, Piłka 80. Nie, Piłka 802. Piłka 802. Dobra, Piłka 802. Uaktywni się. Jip. Jeszcze trzeba udać nazwisko. Peniek. Podobnie jak mój kolega Piniata, więc Peniek. Okej. Okay.
Robocie, zrób coś, tutaj ci dam hologram, bo kupiłem jeszcze, jak nie nagrywałem, kupiłem sobie taki hologram jeden i teraz na to je wytestuję. Hologram tutaj walczy, pum, 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 hologram się zepsuł, nawet będę musiał trochę poszmalać. O, jest ta wtyczka, która się zepsuła. Mu trafił laserem tam, dobra. O, i działa już. Nie ma walczyć. Wyłącza mi tak. O, to się zacięło. O, wyłączyłam już. A to nie, chyba będzie na tyle z tego odcinka, ale jeszcze pokaż, czy umiesz zapalać. Umiem palić. Pokaż na tym drewnie. Pali się całe drewno, dobra. Dobra, umiesz palić? Tak. A masz jakiś inny tryb? Tak, taki. No to tak fajnie wyglądasz. No to musisz mi zapłacić, żebym miał taki tryb na zawsze. $10. Okej. Okay. Proszę, przelewam. I dobra. On wziął ten tryb. Dobra. I właśnie to jest na tyle z tego odcinka. Czekajcie na trzeci odcinek. Więc ja się z wami żegnam. Pa! Bye.